Mowa o krzyżu dla tych, którzy giną, jest głupstwem, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 18 werset. Warto zadać sobie pytanie, czym jest krzyż? W krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa dostrzegam Boży plan, by zrealizować Jego cele i nadać moc Jego radom i zamierzeniom, w odróżnieniu od planów człowieka. Od strony człowieka to były dwa kawałki drewna zbite razem i kilka gwoździ z dziurą w ziemi. To był pomysłowy, ale wyjątkowo złośliwy sposób na zadanie bolesnej śmierci znienawidzonemu skazańcowi. To był plan człowieka. Tak, to był plan człowieka, chociaż szatan zadbał o to, aby wprowadzić swoją moc przez wpływ na świat, na Żydów i na pogan i pokazać, do czego zdolni są ludzie działający przeciwko Bogu. W Panu Jezusie Chrystusie Bóg objawił się w ciele, dając samego siebie, spotykając szatana, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią i uwolnić tych, którzy przez strach przed śmiercią byli przez całe życie w niewoli, aby mógł wypróbować i pokazać charakter świata i zasadniczy kontrast pomiędzy stanem samego siebie, świętego, błogosławiącego, niepokalanego i oddzielonego od grzeszników, a grzesznym człowiekiem. I tu po raz pierwszy rozbłysło światło boskiego charakteru w prawdzie, świętości i łasce. Gdyby to, jakim Bóg, On sam był, jakim był człowiek, w przeciwieństwie do Niego było ukryte, krzyż z Jego treścią nie mógłby być objawiony w prawdzie. Bóg objawił to wszystko w krzyżu i przez krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. Charakter Jego oceny, czyli charakter Bożej oceny, charakter Jego oceny tego, co powinien był uczynić w postępowaniu z grzechem i na co grzesznik zasłużył z Bożej ręki, był również tam widoczny, w świętości. W świętości zostało to w pełni objawione. Jest taka pieśń: w cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze, złóż. Skończ wędrówki, niepokoje, spocznij już. W cieniu krzyża brzemię swoje, o wędrowcze, złóż. Skończ wędrówki, niepokoje, spocznij już. Co do mnie, nie daj tego, Boże, abym miał się chlubić, chyba tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Tak napisał Paweł apostoł w liście do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. Więc już widać w zarysie, czym jest krzyż. Krzyż objawia łaskę, dostępne każdemu, bezpłatnie dary, i tutaj widzimy samego Pana Jezusa ofiarowanego na krzyżu Golgoty, bo to jest łaska, niezasłużona życzliwość. Krzyż objawia tę łaskę. Dostępne każdemu bezpłatnie dary w miłości bardzo obficie działają przez krzyż. Jednorodzony Syn został zesłany z chwały na wysokości, aby ponieść należny nam gniew, abyśmy mogli mieć udział w chwale, która została Mu dana, i być kochanymi tak, jak On jest kochany. Nie można też pominąć cudu Jego osoby, Boga objawionego w ciele. Taki był właśnie Baranek Boży. Grzech w człowieku był zaprzeczeniem tego, że Bóg jest ponad człowiekiem. Syn Boży jako Syn Człowieczy poniósł Jego wyrok. Dla Niego ten sąd nie był czymś małym lub lekkim. W trakcie sądu, w trzech godzinach ciemności, wydobyła się z Jego ust skarga: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Słowa pełne i bolesne same w sobie, a jednak
jedynie słabo wyrażające to, co on czuł, a przecież objętość jego serca i umysłu była nieskończona. To, kim on był, było jasne. Wtedy i tam, jak pokazuje Psalm 22, ponieważ to, czego żadne zwykłe stworzenie nie mogło zrobić, znalazło się w Nim, w Panu Jezusie, w Nim, opuszczony przez Boga. On nie opuścił Boga. Takie było światło, które świeciło w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I taka jest miara tego, czym byliśmy, zanim nazwaliśmy Go Panem. Miara tego, co Bóg myślał o naszym grzechu. Grzech jest jedyną rzeczą, którą mogliśmy nazwać naszą własnością. Kto mógł to wnieść do Bożej obecności? Kto mógł ją rozliczyć? Poniósłszy Jego wyrok, rozliczył nasze winy obciążające sumienia na wieki. Jeden i tylko jeden mógł wykonać to wszystko. A Jego chwała jest wyznawana przez to, że wziął ten kubek Bożego sądu i uwolnił nas na zawsze. Dalej ta pieśń idzie. Wszystkie grzechy swoje mnogie pod krzyż ufnie złóż. Tam otrzymasz pokój z Bogiem, spoczniesz już. Wszystkie grzechy swoje mnogie pod krzyż ufnie złóż. Tam otrzymasz pokój z Bogiem, spoczniesz już. A jak jest z tobą? Czy skorzystałeś już z tego, że Pan Jezus Chrystus został ukrzyżowany? Czy możesz powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy? Czy wiesz to, że na podstawie tej doskonałej ofiary krzyżowej jesteś zbawiony, uratowany od należnej tobie kary piekła wiecznego? Bo jeśli nie jesteś tego pewien, jeśli nie uwierzyłeś w Pana Jezusa Chrystusa, to czym prędzej uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, bo Pan Jezus Chrystus umarł za grzechy każdego, kto w Niego wierzy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.